To przykre, ale prawdziwe. Tak jest. Teraz wchodzisz w interakcję jako pracownia, dobrze. Już puściłeś? Puściłem, ale jeszcze nie wiem, czy idzie. Transmituję na żywo. Dobra. To przykre, ale prawdziwe. Kurde. Widzę, że jesteśmy. Tak. Jesteśmy na żywo, tak. Witamy was No dobra. wszystkich. No właśnie, Tomek, To prowadź. ty witaj, ty witaj, a ja udostępniam. Słuchajcie, napiszcie nam na Facebooku, czy dobrze nas słyszycie, czy dobrze nas widzicie, bo my teraz się, słuchajcie, bo my teraz się zajmujemy udostępnianiem tego live'a, żeby bimbalion ludzi nas widziało i pośród nich także i wy, Dokładnie więc tak. pomożecie nam, jeżeli napiszecie w komentarzu, czy dobrze nas słyszycie? Czy dobrze nas widzicie? Ja widzę, że transmisja została przerwana i najprawdopodobniej zostanie wznowiona wkrótce. Prawdopodobnie. Dlaczego zostanie według ciebie jest przerwana? Tak jest napisane. Transmisja wideo na żywo została przerwana. Ale wiesz, to nie ma się tym co zrażać. Bo widać, że jest na fejsiku, normalnie leci. Okej, okay, no to wiesz, to ciężko powiedzieć. Dobrze, to lecimy. Ciekaw jestem, gdzie teraz szukać, gdzie szukać Jendrasa, który zawsze coś powie. No No właśnie. dobra. To powiedz, Lecimy. dlaczego Słuchajcie, no dobra, to nie jaki był zamysł zaprosiłeś? na dzisiejszy odcinek? Ostatnio mówiliśmy sobie nieco o temacie związanym z aspiracjami. Jednym z elementów tych aspiracji to jest duża, rosnąca, wielka firma wręcz na liście Fortune 500. No i żeby na niej się znaleźć, to doszliśmy ostatnio do wniosku, być może nie bezpośrednio, że nie wystarczy sprzedawać ogórki z jednego na drugie miejsce. Tylko trzeba mieć trochę bardziej porozbudowywany model biznesowy, a my mamy kogoś więcej. Marcin do nas się dołącza. Super. Witaj Czekamy. Marcin. Słucham? Ja mówię, witaj Marcin. Witaj Marcin. Marcin się łączy audio, a my nawiązując dalej do tematu pod tytułem model biznesowy, bardzo mocno lubimy, gdy nasi klienci ten model biznesowy nieco bardziej rozbudowują. A co to oznacza? Między innymi to, że zajmując się jedną konkretną swoją działką, nie zaniedbują na przykład łańcucha dostaw, nie zaniedbują na przykład innych dóbr, wartości, które mogą dostarczyć swojemu klientowi, nie zwiększając jakoś znacząco przy okazji swoich kosztów i nie robiąc tego choćby w ten sposób, że jeśli w tej chwili świadczą usługi związane z doradztwem prawnym, to przy okazji mają jeszcze firmę zajmującą się dostarczaniem piachu i na przykład jeszcze mają warzywniak u cioci Jadzi. To są trzy różne rzeczy, niekoniecznie należy to mylić z pogłębieniem modelu biznesowego. Zdecydowanie tak. Chciałbym, Marcinie, czy nas słyszysz? Marcin, widzę, się już połączył na audio. No dobra, to super. Ten temat też nie poruszony jest Witam, witam dzisiaj serdecznie. do końca bez. Cześć Marcinie, ależ my mamy lagi dzisiaj, słuchajcie, to jest masakra, nie wiem co się dzieje. W każdym razie temat nie bez kozery dzisiaj, bo co my mamy? Czwartek, we wtorek przyjechał do nas za pomocą Zooma z Singapuru dr Wong, a to on jest tym pierwszym, można powiedzieć, krzewicielem koncepcji rozbudowanego modelu biznesowego, której my również krzywimy teraz zarówno w naszych działaniach, jak i u naszych klientów i w naszych spółkach portfelowych. Maćku, powiedz mi, bo to ty byłeś hostem podczas pierwszego wydarzenia, czy coś nowego w koncepcji modelu biznesowego pojawiło się w wypowiedzi doktora Wonga? Halo Tomku, halo Tomku. Singapur. U mnie jest druga w nocy. No, trochę wcześniej, ale niedużo. A więc, wiesz co, z
Oczywiście z punktu widzenia weterana seminarium Miracles of Capital to nowych przykładów nie było. Była oczywiście China Construction, było KFC, był McDonald's, było AirAsia. Natomiast to, co niezmiennie mnie zaskakuje, bo w czym ta edycja się różni od poprzednich? Ta edycja różni się tym, że mamy na żywo ludzi rzeczywiście z całego świata. Jest z nami Agnieszka z Virginii, USA. Jest z nami kolega z Indii. Jest z nami kolega z UK-a. Jest z nami kolega z Dubaju. I to nie są Polacy mieszkający w Dubaju, Polacy mieszkający w Indiach, Polacy mieszkający w UK-u, tylko kolega z UK-a po prostu posługuje się tak modelowym British English, że po prostu aż się czuję, jakbym siedział w londyńskim pubie. Kolega Varun z Dubaju no, wygląda jak szejk i tak dalej, nie? I wciąż dla mnie jest szokujące to, jak bardzo szokujące to, co opowiada Łąk o modelach biznesowych jest dla naszych gości w tej edycji, bo mam jednak wdrukowane to w głowie, że no my w Polsce to jesteśmy my prawda bardzo zapóźnieni, w ogóle tam nie ogarniamy robienia biznesu, szczególnie w porównaniu z Azjatami dalekowschodnimi. Natomiast no właśnie, w trakcie sesji What Strikes You kolega multibiznesmen z Wielkiej Brytanii z piątym krzyżykiem na karku mówi tak, no ja wiedziałem o tym, że McDonald's jest firmą nieruchomościową, ale po prostu zryło mi banie to, jak bardzo jest firmą nieruchomościową. Ja o tym nie wiedziałem, tak? Nie zdawałem sobie sprawy, że aż tak. A druga rzecz, w końcu zrozumiałem fenomen Della, tak? To, co doktor opowiedział o modelu biznesowym firmy komputerowej Dell, która zresztą sponsoruje mój dzisiejszy komputer, z którego nadaję. Mój też. No właśnie. Jesteśmy wiernymi fanami pana Michała. No to okazuje się, że dla doświadczonego przedsiębiorcy takiego jak właśnie kolega z UK-a, te rzeczy są po prostu odkrywcze. Mhm. Ale no to przy okazji odpowiedziałeś na inne pytanko, czy to są zawodnicy, którzy kiedykolwiek mieli coś z biznesem do wspólnego, tak? A tu mówisz, że multibiznesmeni. No, dodatkowo w ogóle interesujące i poniekąd pozytywnie szokujące jest to, no, że to faktycznie nie są ludzie świeży, tylko ludzie bardzo doświadczeni, bo generalnie szkolenia to się kojarzą z młodymi przedsiębiorcami, tak? Którzy dopiero szukają jakiejś tam wiedzy. No ale okazuje się, że Rafael Badziak, autor Umysłu miliardera, człowiek, który przeprowadził kilkanaście wywiadów z miliarderami dolarowymi, self-made menami, a więc nie ludźmi, którzy odziedziczyli fortuny, tylko ludźmi, którzy zbudowali w ciągu średniej długości życia fortuny, dla niego to jest odkrywcze, tak? I to, że Rafael się zaangażował w projekt, to, że został wspólnikiem MOC Euro Ventures, organizatora seminarium, to, że Rafael właśnie ściągnął Varuna i chłopaków z Wielkiej Brytanii, no świadczy o tym, jak o wiele więcej być nasi uczestnicy prawdopodobnie osiągnęli biznesowo w życiu, gdyby 10, 15, 20, 30 lat temu byli na seminarium. Nie? Mm-hmm, dokładnie. Tylko wtedy jeszcze nie było tych seminariów, no i na tym polega problem. To prawda.
To prawda. Okej, okay. Słuchaj Maćku, to w takim razie jakby to powiedzieć, pociągnijmy jeszcze trochę ten temat z doktorem Łągiem i z jego podejściem do modelu biznesowego. Który z wymienionych przedwczoraj modeli strike you najbardziej, czy tam jak to się mówi po azjatycku? Dla mnie mi najbliższy jest model KFC, czyli model oparty o łańcuch dostaw, o którym sam wspomniałeś, ponieważ ja od małego lubiłem postać Sknerusa Makwacza, a jak wiadomo, Sknerus Makwacz miał w Kaczogrodzie, był właścicielem wszystkiego, nie? No i zresztą niedaleko padło jabłko od jabłoni, bo mniej więcej rok temu starszy syn mnie spytał: a tata, czy nie mógłbyś mieć takiej firmy, która byłaby właścicielem wszystkiego? Więc jest mi to naturalnie bliskie podejście, tak? I model biznesowy KFC, który polega na tym, że KFC jest współwłaścicielem swoich dostawców na każdym etapie łańcucha dostaw, czyli jest współwłaścicielem firmy produkującej ściółkę do kurników, współwłaścicielem kurników, współwłaścicielem producenta poidełek, współwłaścicielem producenta witaminek dla kurczaków, współwłaścicielem firmy budującej restaurację KFC i tak dalej, i tak dalej, po to, by ten milion złotych, czy tam dzisiaj być może więcej, który franczyzobiorca zainwestuje w postawienie restauracji i jej zatowarowanie, żeby z tej bańki zostawało w samym KFC i rodzinie KFC po prostu jak najwięcej, tak? Bo jeżeli poidełka będzie dostarczała firma zewnętrzna, no to okej, no fajnie, że stać nas dzięki franczyzobiorcy na kupienie poidełek, no ale kurczę, może lepiej je kupić u siebie, tak? Wtedy... No to jeszcze warto zaznaczyć jedną rzecz, że w ramach umowy franczyzy masz po prostu obowiązek zaopatrywać konkretnych dostawców, nie? Bo to... Tak, więc ten łańcuch dostaw jest uszczelniony, no i po prostu sprawia to, że z miliona złotych na postawienie restauracji w samym KFC oczywiście nie zostaje cały milion, ale zostaje więcej niż zero, a zostawałoby zero, gdyby model biznesowy nie był właśnie taki, jak jest. Więc to mi się bardzo podoba, sam do tego dążę. Ja, jak wiesz, już mogę żonę ubrać u siebie, niedługo sam siebie będę mógł ubrać u siebie. Mam nadzieję, że niedługo będę mógł się u siebie poperfumować i tak dalej, nie? Mhm. Więc jeszcze jedna rzecz jest istotna, bo powiedz mi, to, że to się opłaca KFC, to wiemy, ale dlaczego to się opłaca franczyzobiorcom i z tego korzystają? Ha, prosta sprawa. KFC daje im biznes, który się po prostu rzadko wywraca, nie? Dokładnie. To jest tak dobrze poukładane oraz ma tak silną markę, że najzwyczajniej w świecie przypadki bankructwa KFC, pojedynczej restauracji, no, są na tyle rzadkie, że się o nich nie, po prostu nie słyszymy. Nie? Więc franczyzobiorca ma w miarę pewny biznes i spokój, którego poszukuje. Nie? Dostaje tak na dobrą sprawę gotowca, tak? Czyli to, że dostaje sprawdzonych dostawców, to jedno, ale dostaje też sprawne procedurki i procesy, których strasznie nie lubimy, bo odhumanizowują biznes. Tak, i sprawiają, że ludzie się mniej uśmiechają. No, chyba że masz w procedurze napisane, że masz się uśmiechać. O tym samym pomyślałem, ale wtedy jest to sztuczny, odhumanizowany uśmiech. O, pytanie, czy to coś zmienia. No dobra, wydaje mi się, że jako, że jest 15 po to, w miarę dobiliśmy do końca omówienia krótkiego tematu i teraz moglibyśmy się przesunąć nieco w kierunku pytań i odpowiedzi. Jako, że mamy za nami Marcina, to Marcin, masz pierwszeństwo oczywiście, jeśli miałbyś chęć o coś spytać, podpytać. A słuchaj, a ty Marcinowi tam w procedurze napisałeś, żeby się uśmiechał? A coś on się uśmiecha do nas. To chyba naturalne takie coś. Wiedziałem, co będzie. To fajnie. Marcin, jesteś w telewizji, ogląda cię teraz miliardy facebookowiczów. Jak się czujesz? Świetnie, świetnie. Tak, tak więc ja. Ciekawe informacje.
Myślę, że fajna pozycja, którą otworzyliście, tak, więc tak przysłuchuję się, tak? No myślę, że pytania też na pewno będą się nasuwać z biegiem czasu. A to pozwól, że my cię o coś zapytamy. Co robisz w biznesie? Czym się zajmuje twoja firma? Moja firma, ja pracuję, słuchaj, znaczy mam kontrakt, pracuję z dużą korporacją na B2B. Jest to umowa B2B i pozyskuję po prostu klientów. Okej. Pozyskuję klientów, no i oczywiście klienci też poszukują dla siebie różnych rozwiązań, tak więc myślę, że takie live'y, które właśnie organizujecie, tak, czy w ogóle cały, jeżeli chodzi o towarzystwa biznesowe, no na pewno one wiele, wiele wnoszą. Super, bardzo fajnie. Bardzo fajnie. To Tomek, jakie masz do mnie Q&A? Powiedz mi. Pytałem ciebie o to, co chciałem ciebie zapytać. Widzisz, problem polega na tym, że za dużo o tobie wiem. No widzisz? No tak widzisz. Mówię. O z tych rzeczy, które mógłbym oficjalnie zapytać. No, wiadomo. No. To może ty jesteś w stanie zdradzić na przykład rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o ukryty model biznesowy towarzystw. Nie. To, co nie jest ukryte. Nie mogę zdradzić, ponieważ jak wiemy od doktora Wonga, model biznesowy jest w ogóle największym know-how firmy. Powinien zastanać go właściciel i ewentualnie jakiś zaufany grono i koniec. Więc nie ma. Więc drodzy radiosłuchacze, gdybyśmy byli w roku 80, a ja byłbym Kozakiewiczem, no to wtedy na pytanie Tomka odpowiedziałbym pewnym wymownym gestem, ale w związku z tym, że jest rok 2020, a ja nie jestem Kozakiewiczem, powiem po prostu nie. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to na pewno to, że nasz model biznesowy przypomina górę lodową. To znaczy to, co widzicie ponad powierzchnią wody, to jest właśnie to, na czym zależy nam, żebyście widzieli. Natomiast bądźcie pewni, że pod taflą wody jest coś jeszcze i jest tego bardzo dużo i jest tego zaskakująco więcej niż tego, co widać ponad wodą. Ale Tomku, pozwól, że nie będę dłużny i zapytam ciebie, drogi Tomaszu, o model biznesowy, dajmy na to pracowni synergii. Myślę, że powinienem odpowiedzieć na niego bardzo podobnie. Natomiast Macieju, żeby odbić piłeczkę, chciałbym się ciebie zapytać o to, w jaki sposób podchodzisz w ogóle do koncepcji modelu biznesowego. No bo to nie jest tak chyba, że się z nim człowiek rodzi, patrzy i wie. Tak, no ja pamiętam, jak po raz pierwszy usłyszałem na MOC w 2016 roku, gdy dr Wong tam właśnie podawał przykłady Della albo China Construction. Pamiętam, że przykład modelu biznesowego China Construction na pierwszym seminarium i ja go w ogóle nie zakumałem, bo był tak jak dla mnie skomplikowany, że dopiero na drugiej albo trzeciej edycji no, w pełni go objąłem umysłem. No i to była dla mnie rewolucja kopernikańska. To znaczy ja nie uważałem, że model biznesowy może być inny niż w przypadku karpia po żydowsku, nie? To znaczy kupiłem karpia, upiekłem go i sprzedałem go drożej, no i koniec, tak? Nawet nie musiałeś go upiec. Nawet nie musiałem go upiec. Kupuję czas moich pracowników i go odsprzedaję, tak? Odpowiednio drożej. Jedząc śniadaniem nabywam energię, którą sprzedaję moim klientom, tak? I jedyne, co ważne, to to, żeby sprzedać drożej niż mnie kosztuje utrzymanie tego, więc miałem poczucie absolutnie szoku, że w tak skomplikowany sposób firmy mogą działać, a moje rozumienie modelu biznesowego ograniczało się do jakiegoś tam powierzchownego rozumienia idei model canvas. No, że to chodzi o to, żeby sobie tam poukładać, jak tam firma nasza funkcjonuje, nie? No i to jest model. A tymczasem w ujęciu Wonga model, no to jest
coś innego, nie? Zdecydowanie. Jest... Tutaj mi przychodzi na myśl jeden taki case, nawet tegoroczny, gdzie przecież podczas pracy z jedną z firm wyciągnęliśmy na wierzch część ich modelu biznesowego i teraz element, który funkcjonował do niedawna jako po prostu część składowa, narzędziowa, wyszła jako oddzielny byt, spółka, która radzi sobie teraz dużo lepiej niż byt oryginalny. Dokładnie. No więc gdybym tego nie usłyszał od Łąga, no to żyłbym w bogiej nieświadomości. Nie? No, a to jest na tyle istotne, uważam, że naprawdę no, ciężko myśleć o budowaniu biznesu, który ma aspirację być biznesem nie tyle dużym, co wielkim, bez zrozumienia tej rzeczy. Dokładnie tak. O aspiracjach to zresztą na podstawie zeszłotygodniowego live'a i później prezentacji na Kongresie Patriotyzmu Ekonomicznego. Nagrałem podcast i zapraszam do niego. Linka wrzucę. A widziałem, tak. A czat się nagra się czat, myślisz, czy niekoniecznie? Chyba nie. No to nie, to będzie tylko dla Marcina w takim razie. No i dobrze, Marcin dołączy do nas na Zoomie. Marcin jest gość, a nie tam. O, i powiem jeszcze jedną rzecz, bo budowa modelu biznesowego jest przynajmniej u nas elementem ustrukturyzowanym i gorąco zapraszamy tych, którzy takiego czegoś nie mają, a chcieliby mieć, na nasze warsztaty, które nazywamy Masterclass Entrepreneur i tam najzwyczajniej w świecie siedzimy sobie cały dzień i o tym dyskutujemy. To ja zrobię screena może, o. Zrób share screen. To, o czym opowiadaliśmy, to, o czym mówiłeś, że u jednego z klientów odkryliśmy element, który dotąd był kwiatkiem do kożucha, normalnym elementem po prostu działania, stał się osobną płaszczyzną modelu biznesowego. Nie? To właśnie na tego typu warsztacie się dzieje. Dokładnie tak. Cóż, zapraszamy na warsztat i zapraszamy za tydzień. Za tydzień, słuchajcie, będą rozważania natury prawnej. A jakie? To się dowiecie w tygodniu, bo roześlemy informacje na ten temat. Natomiast oczywiście warto sobie wejść na czwartek.live, tak? I tam się zabukować. I dołączyć tutaj do Marcina. Ja mam takie pytanie do Was, Macieju, no. Tomaszu. Słuchajcie, bo przyglądam się towarzystwom już jakiś czas, można powiedzieć, od niespełna chyba dobrego roku. Chciałem tutaj zapytać, na pewno byłem również gościem na jednym ze śniadań porannych, rannych. Chciałem zapytać, tutaj zadać takie pytanie, jak towarzystwa, jaki wpływ mają na działalności takie właśnie wschodzące, tak, nowe, tak? Jeżeli chodzi o firmy jednoosobowe, tak? Oczywiście wiadomo, że dzisiaj może być firma jednoosobowa, a za chwilę może się przekształcić w spółkę, tak? Tak zazwyczaj ten proces wygląda, jeżeli chodzi o przedsiębiorców. No i właśnie tutaj... To jest bardzo dobre pytanie i ja nie będę odpowiadał własnymi słowami, a zacytuję jednego... A pytam dlatego, że też właśnie tutaj pomagam i wspieram osoby, które zakładają działalności, tak? Tak więc jest to myślę, że dosyć istotne i dosyć ważne może być. Odpowiem słowami naszego w miarę świeżego członka, bo jest dopiero drugi miesiąc. I to jest jednoosobowa działalność gospodarcza z jakimiś tam dwoma drobnymi dostawcami zewnętrznymi. Nie? A więc. A Macieju, jaka branża jeszcze? W jakiej branży? Branża marketingowa. Branża, on supportuje klientów w tworzeniu strategii marek, poruszania się po online marketingowo i tak dalej. I napisał parę dni temu, napisał do mnie na jednym ze znanych komunikatorów,
O, dołącza do nas, drodzy panowie, jeszcze Damian Lewandowicz. O, dołącza do nas Damian Lewandowicz. Pięknie. Ale wróćmy do naszego anonimowego bohatera. I anonimowy bohater napisał tak. Napisał wczoraj. To za tydzień. Dopiero co wstałem w poniedziałek, a już środa 15. Wczoraj rozpisywałem 3 projekty do końca stycznia, a jeszcze tam przedtem mi pisał, że jest już w poniedziałek pozdzwonce z Iksińskim z Warszawy, z Igrekowskim skądś tam i z Letowskim skądś tam i panie, nie ma kiedy wtaczkę naładować, nie? Więc odpowiedź brzmi, tego typu firmy doznają takiego przyspieszenia, że dość częste są przypadki, gdzie przedsiębiorca w wyniku klęski urodzaju musi na moment się z towarzy wycofać, tak? I mówi, okej, słuchajcie, najbliższy rok ja muszę spędzić na porządkowaniu zaplecza, bo za szybko urosłem, nie? Mhm. Bo za dużo. Więc to jest dobre mi miejsce oczywiście i fajną rzeczą jest to, że ta społeczność jest taka bardzo wspierająca. Więc jakbyś wiedział, Marcinie, zresztą można zadać analogiczne pytanie, czy to jest też dobre miejsce dla kogoś, kto w cudzysłowie jest korpoludem, nie? No bo siedzi w korpo bez względu B2B czy jako intern, nie ma to znaczenia. No, czy to jest odpowiednie miejsce? No bo pewnie tam to siedzą sami Janusze, prawda, przedsiębiorcy, no i tak trochę człowiekowi z korpo może być to może być nieodpowiednie miejsce, nie? Odpowiedź wąs z miasta będzie dobrze. Tak. Odpowiedź brzmi nie. Dlaczego? Zawsze podaję w tej sytuacji przykład mojego kolegi, który od pierwszego roku przez dobrych parę lat był z nami i w pierwszym roku on był studentem 5. roku prawa. Więc w ogóle odlot, nie? Student 5. roku prawa. Co on ma robić po prostu w grupie przedsiębiorców? No ale okazało się, że człowiek, który zna dużo fajnych ludzi i chce pomagać innym, najzwyczajniej w świecie ma co robić, nie? Bo on się bardzo szybko stał źródłem rekomendacji do sprawdzonych, ogarniętych studentów ostatnich lat prawa, którzy mogli przychodzić na staże do jego kolegów z grupy, nie? I zbudował sobie na tym taką pozycję, że w pierwszym roku po studiach udało mu się dzięki jakiejś tam rekomendacji dostać do dużego korpo, do działu obsługi prawnej nieruchomości, gdzie przez 1,5 roku zebrał szlify korporacyjno-biznesowe, a następnie z jednym z naszych członków otworzył spółkę. I gdy jego koledzy tam cieszyli się tym, że z juniora powoli mieli szansę na przejście na jakieś półwyższe stanowisko, on wtedy był prezesem spółki, nie? Więc tak naprawdę istotnym kryterium jest to, czy ktoś wie, jak jemu można pomóc i czy sam chce pomagać innym. Jeżeli tak, odnajdzie się bez względu na to, kim jest. I jeszcze jedno pytanie, czy tajemniczy partner korzystał z pracowni Synergii tutaj u was i ewentualnie w jakich projektach ewentualnie pracownia z Synergii tutaj może pomóc? Który tajemniczy partner? Ten, o którym teraz mówiłeś. Tak. Jeszcze nie zdążył. Członek towarzystwa, przepraszam. Nie, póki co nie wiem nic. Znaczy póki co następuje z tym tajemniczym partnerem, bo wydaje mi się, że wiem, o kim mowa. Wymiana wiedzy, doświadczeń i no nazwijmy to trochę taka barterowa na razie. No. Natomiast w międzyczasie do pokoju dołączył patrzący z obrazka Damian Lewandowicz. Hello Damon.
Wiesz co, Damian pisze, że jest cześć. W trakcie podróży samochodowej. No, pięknie. O, ale już wyłączam. Jestem, tylko czekam na wymianę opon, więc jestem mało interaktywny w tej chwili. Zaraz mi tu jakiś pan powinien podejść, przestawić moje auto, cokolwiek zrobić. Na razie widzę, że się rzucają śnieżkami, więc nie wiem, ile to potrwa. No właśnie, bo słyszałem, że w Poznaniu pada śnieg. Wiecie co, no jakbym jechał więcej niż 35, to by się to źle skończyło. Nieźle. Jest grubo, no, jest grubo. No to fajnie. Jest zazdroszczę. U mnie jest. Spokojnie, spokojnie, jutro stopnieje. Maciek, u nas już był śnieg. No, przez moment. Dokładnie tak. Damian, czy ty masz do nas jakieś pytania, skoro jesteś na linii? Opuściłem to, co mówiliście wcześniej, więc jakby nie chcę tutaj, nie mam jakby tego fundamentu i podstaw, nie? Także innym razem chyba. Dobra. Tym tego bardziej, że mi tu teraz może w każdej chwili wejść ktoś, nie? To no, jesteśmy na jutro umówieni na dzwonkę, więc jest szansa, że tak pogadamy. Jest. Tak jest, tak jest. No dobra. Mam nadzieję, Marcin, że odpowiedziałem na pytania wystarczająco dobrze. Dokładnie. Super. Cieszę się bardzo. Bardzo dziękujemy wszystkim. Zapraszamy za tydzień na tematy zupełnie inne, a jakie to konkretnie się dowiecie. Zapraszamy oczywiście na mój podcast o aspiracjach i na stronę Masterclass Entrepreneur, aby umówić się z nami na warsztat dotyczący budowania modelu biznesowego. A jeżeli dobrze patrzyliście na mój profil na Facebooku, to widzieliście tam takie zdjęcie z ostatniej sesji MOC, gdzie przechylam kielon. To ten kielon, zachowałem go na pamiątkę, stoi tu obok mnie i przypomina mi o tym, że dziś wieczorem o 19:00 drugi wykład doktora Wonga w ramach Miracles of Capital. Jeszcze można dołączyć. No tak, w zasadzie można dołączyć, bo dopiero jeden wykład za nami, a i tak całość jest nagrywana, więc. Dokładnie, więc nawet jeżeli się dołączy w trakcie, to nie traci się tego, co było przedtem. Więc ja dziś będę tam hostem, mimo że w trakcie tego spotkania będę miał na YouTubie sesję Q&A, ale bilokacja to nie takie rzeczy ze szwagrem się robiło, więc będzie dobrze. Spoko. To dziękujemy Wam, panowie. Dzięki. Czołem. Uciekamy. Trzymajcie się. Dobrego dnia. Damian, szerokości i przyczepności. Na razie. Do zobaczenia, panowie. Hej.